Proszę Państwa, kiedy przyjechałem do Ostrołęki dzisiaj, podszedł do mnie jeden człowiek i poprosił o bardzo nietypową rzecz, bardzo dziwną rzecz. Ja pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby ktoś do mnie podszedł z czymś takim przed koncertem, ale to było tak dziwne i takie zaskoczenie, że stwierdziłem, a co tam? Bo w sumie przesłaniem najważniejszym naszego utworu jest miłość. Jest Pan tu gdzieś? Panie Janku? Panie Janku, niech Pan odłoży na chwilę tego misia i weźmie Pan ode mnie mikrofon i powie Pan to, co ma powiedzieć. Mam olbrzymią... Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wieczór. Mam olbrzymią tremę i wszystko zapomniałem, co sobie ułożyłem tam w górze. Więc powiem krótko. Wpadłem na szalony pomysł. Nie wiem. Tak mi to przyszło w tygodniu do głowy. Aczkolwiek planowałem od dłuższego czasu i chciałbym się oświadczyć mojej dziewczynie. Jest tutaj. No najważniejszym. Zapisałem sobie na ręce. Żeby nie pomylić, prawda? O najważniejszym mógł mi zapomnieć kwiaty, miść i tak jakieś. Przyjechałem do pana, prawda? Tak nagle, prawda? Zacząłem mówić pana mamą. Tak. Zresztą dziękuję. Pana mamie też. Bilety zdobyłem fuksem. No my wszystkim. Najgorsze, jak się nie zgodzi, co? No. Niech pan próbuje. Agniesiu, korzystając z tak wniosłej okazji, chciałbym... Agniesiu, korzystając z tak wniosłej okazji, ja bym spytał, czy się staniesz moją żoną. Córka mam w gardle, więc nie będę przedłużał. Trema. I to jest naprawdę tak najważniejsze, co można najlepszego zrobić muzyką. Życzmy im szczęścia. Ja nawet nie znałem repertuaru. Proszę o chwilę ciszy. Agniesiu, przyjmij ten pierścionek na znak mojej miłości. I wierności. Dalej nie pamiętam. Mężczyźni odwagi! Nie wstydź się mówić, że kochasz. No to jest właśnie to. Brawo! Szczęścia! Szczęścia, naprawdę! Obachnący chlebem dom, w drodze świaną budzią twą.